Wieliczka TV. Zapraszamy na najnowsze wydanie, a w nim 110 milionów. Rekordowa dotacja dla Wieliczki. O projekcie Senior na medal oraz o tym, jak wygląda świat widziany z Harleya. Dobra wiadomość dla Wieliczki. Miasto pozyskało 110-milionową dotację na rozbudowę infrastruktury sanitarnej i wodociągowej. Prace drugiego etapu budowy kanalizacji mają ruszyć jeszcze w tym roku i zakończą się w ciągu 3 lat. Dzięki tej inwestycji przybędzie w sumie 100 km kanalizacji i 30 przepompowni. Najważniejszy moment w tej historii Wieliczki to zawsze są inwestycje i wiemy, co się ma po prostu wydarzyć takiego ważnego. Myślę, że ten moment jest dzisiaj. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej. Taki etap ważny, bo w sumie wydaliśmy to 110 milionów złotych. W historii wydawałoby się, że to jest ogromna kwota i faktycznie tak było. Dzisiaj kolejna decyzja. Kolejne praktycznie 150 milionów złotych wydamy na kolejne etapy tej kanalizacji. Trudno sobie wyobrazić, żeby miasto się rozwijało, gdyby nie było tej instalacji. Gdyby nie można było podłączyć pod kolejne tysiące osób wody. Więc bardzo się z tego cieszymy, że w sumie to finansowanie, które będzie 110 milionów, pozwoli przede wszystkim wybudować taką stację uzdatniania wody, która ponad 2 miliony metrów sześciennych wyprodukuje wody dla mieszkańców, lepszej wody. I to jest ważne, bo na taką informację też mieszkańcy czekają. I co więcej, pozwoli również jakby rozszerzyć ten obszar takiej pełnej inwestycji poza granice miasta. Już byliśmy w sąsiednich miejscowościach, ale jeszcze to dalej trzeba po prostu rozwijać. To wszystko musi mieć pewien ciąg myślowy, jeżeli chodzi o inwestycje. Więc teraz Wieliczka faktycznie jakby zatrze w ogóle swoje granice. Trudno będzie rozróżnić miejscowości wokół Wieliczki, a same miasto. I to o to chodziło. Bardzo dziękuję całemu mojemu zespołowi, dlatego że uzyskanie tak dużego dofinansowania, jak popatrzymy na te tabele, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, i Narodowy Fundusz, one pokazują, że jesteśmy jedni, którzy dostali tak wysokie procentowo dofinansowanie i tego się po prostu bardzo cieszymy. Będzie ten projekt realizowany przez najbliższe 3 lata. Nie będzie łatwym projektem. Myślę, że nasi mieszkańcy już dobrze wiedzą, że jak budujemy kanalizację, to mamy duże po prostu obciążenia, ale na pewno jesteśmy skuteczni, bo dochodzimy do końca. Też w procesie inwestycyjnym ważne zobaczyć, jak bardzo majątek gminy wzrośnie. W ostatnie lata ten majątek wzrósł praktycznie o 500 milionów. To dzisiaj mówimy, że ta infrastruktura i środowisko, czyli te pieniądze, to jest kolejne 150 milionów. Niedawno mówiliśmy, że dostaliśmy pieniądze w ramach zintegrowanego programu operacyjnego 40 milionów. Już niedługo jesteśmy bliżej właśnie tych 700-800 milionów złotych, które wzrośnie majątek po prostu gminy. Nie jesteśmy już małą gminą, jesteśmy już naprawdę mocną, silną gminą, blisko metropolii i z tego bardzo się cieszymy. Ruszył nowy projekt Senior na medal. Osoby powyżej 60 roku życia mogą wziąć udział w cyklicznych zajęciach rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez bibliotekę pod patronatem burmistrza Wieliczki, których finałem będzie Wieliczka Senioriada. Równolegle odbywają się spotkania w ramach poniedziałkowego klubu seniora, które od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Jest to projekt, który został zainicjowany przez burmistrza miasta i gminy Wieliczka Artura Kozioła w 2011 roku, ale tak naprawdę zrodził się z potrzeby serca. Był odpowiedzią na liczne prośby seniorów, którzy poszukiwali takiej swojej własnej przestrzeni do działania na terenie naszego miasta. Projekt koordynuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. Właśnie ruszył nowy projekt Senior na medal. Jest to taka nasza niespodzianka, nowość przygotowana specjalnie dla najstarszych mieszkańców w tym sezonie. Projekt ma na celu aktywizowanie osób starszych i zachęcenie ich do takiego aktywnego, zdrowego stylu życia. Umożliwia korzystanie z bogatej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych. Mamy nadzieję, że projekt na stałe zintegruje to środowisko seniorów, da im także możliwość do przebywania wśród ludzi o podobnych problemach, o podobnej sytuacji życiowej i zintegruje ich. Chciałam także zachęcić wszystkich seniorów do odbierania w naszej siedzibie biblioteki karty, Wieliczkiej Karty Aktywnego Seniora. Jest to projekt, który daje możliwość seniorom korzystania z wielu rabatów i ulg do różnych instytucji, firm, do korzystania z bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej naszego miasta. Zachęcamy, zapraszamy, wyciągajcie swoich sąsiadów z domów i zabierajcie ich ze sobą. Się zaczął nam nowy sezon w klubie seniora przy naszej miejskiej powiatowej bibliotece w Wieliczce. Klub nasz trwa już prawie 8 lat. Zaznaczam, że nie wymagane są żadne opłaty, składki. Nie mamy też legitymacji, bo nie chodzi o formalny udział. Każdy może przyjść. Za tydzień zapraszamy na wykład pod tytułem Kosowo, podróże ponad podziałami, który zaprezentuje pan
Andrzej Pasławski. Serdecznie zachęcamy wszystkich seniorów wielickich do korzystania z wykładów w ramach poniedziałkowego klubu seniora, które się odbywają co poniedziałek w Solnym Mieście o godzinie 17. Zapraszamy serdecznie na warsztaty rękodzielnicze, zapraszamy na warsztaty komputerowe, które właśnie jesienna edycja ruszyła, również warsztaty z języka angielskiego. Cieszymy się bardzo, że tak liczna grupa seniorów przychodzi na nasze zajęcia i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Wykłady są na temat muzyki, na temat literatury, o historii. Przyjeżdżają podróżnicy, którzy opowiadają, pokazują zdjęcia. Z komputerem za pan brat. Jest to już 17. edycja warsztatów dla seniorów początkujących, którzy chcą się zaprzyjaźnić z internetem, z komputerem, z nowymi technologiami. Na okolicy mieszkam od 7 lat. I razem na tej wykłady seniory, to samo na wykłady, gdzie są dla ETW, Uniwersytetu Trzeciego, są bardzo świetne, interesujące wykłady. Bene nati, Vincenzo, tłumaczę moje nazwisko, po polsku nazywa dobrorodzone. No pięknie. O tym, jak wygląda świat z perspektywy pasjonata dwóch kółek, opowiada Mały HD, czyli Bogusław Małajowicz, od ponad 20 lat związany z marką motocykli Harley Davidson. Jego pasja stała się sposobem na życie. Tworzone przez niego motocykle są prezentowane na wielu wystawach w Polsce i w Europie, gdzie cieszą się dużym powodzeniem, zdobywając prestiżowe nagrody. Od lat Małego można spotkać w gronie ludzi pozytywnie zakręconych, którzy prezentują się podczas Wielickiego Festiwalu. Nazywam się Bogusław Małajowicz, znany jako Mały HD. Jestem właścicielem firmy Motorcycle Performance. Zajmujemy się budową i serwisowaniem motocykli. Głównie zajmujemy się marką Harley Davidson. Wykonujemy niestandardowe przeróbki motocykli oraz wszystkim tym, co jest z tym związane. Naszą zajawką są nie tylko standardowe modyfikacje. Mieliśmy okazję zbudować parę motocykli, które zostały wielokrotnie docenione na polskich i zagranicznych imprezach motocyklowych. Bardzo się cieszę, że przez tyle lat udało nam się skompletować grupę ludzi, którzy nadają na tych samych falach. Cieszę się, że możemy robić rzeczy czasami bardzo niemożliwe. To raczej jest praca połączona z hobby, hobby połączona z pracą. Ja jestem wieliczaninem od dziecka. Kiedyś miałem pracować w kopalni soli jako górnik. Powiedziałem, że za życia pod ziemię nie pójdę. Wyjechałem w świat, no i tak się zaczęła właściwie przygoda z motocyklami. Pierwszy motocykl kupiłem, jak miałem 17 lat, to był mój wymarzony motocykl MZ ETZ 150 i wtedy ten motocykl przerobiłem na crossa. Zawsze dążyłem do tego, żeby jeździć zupełnie czymś innym, niestandardowym. No i tak się zaczęła zabawa z tuningiem. W 96 roku kupiłem pierwszego Harley'a w worku i się cieszyłem, że mam motocykl. Okazało się, że trzeba było jeszcze bardzo dużo rzeczy skompletować do tego motocykla. No ale to było chyba początek do tego, co obecnie robię. Nie wierzyłem w to, że ludzie kiedyś będą jeździć Harley'ami w Polsce, przynajmniej nowymi motocyklami. W 90-tych latach tych motocykli Harley Davidson nie było tak dużo, jak teraz można spotkać na ulicy. Teraz się widzi nawet jakieś auto pod tytułem Lamborghini, Porsche. To nie robi to takiego wrażenia, jak wtedy, jak ktoś przejechał Harley'em. To była bardzo niszowa rzecz i tylko mała grupa ludzi w Polsce miała te motocykle. Więc jestem szczęśliwy, że udało mi się połączyć pasję i jakiś swój sposób zarabiania na życie. Zapraszamy do lektury październikowego wydania Pulsu Wieliczki, w którym znajdziecie relacje, reportaże oraz zapowiedzi m.in. spotkania autorskiego w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Już jutro prezentowana będzie wyjątkowa publikacja pod tytułem Klejnot Wieliczki autorstwa Jana Kerdena, zilustrowana specjalnie przez mistrza Józefa Wilkonia. A w najbliższą sobotę zapraszamy na 5. edycję Nocnego Marszobiegu na orientację,
Blisko 300 uczestników rozpocznie rodzinną zabawę na Wieliskim Rynku.